życzę tylko smacznego, żebyśmy mogli kupić wszystko to, co oni tu przygotowali i żeby mieli na to studio, o którym marzą. Smacznego! A ja przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim organizatorom, ale również dzieciakom, które tu będą naprawdę, dzieciom i młodzieży, którzy tu będą nas zabawiać swoimi wspaniałymi występami, oczywiście dla ich opiekunów i proszę Państwa, dla Was, rodziców, dziadków, opiekunów, że jesteście z nami. Bardzo się cieszę, że Święto Ziemniaka weszło w tradycję. Dzięki. Dobrej zabawy. Otwieramy. Kupić pyszne tosty, gofry, ciasta i pierogi. Znajduje się ona po prawej stronie sceny. Tuż obok kawiarenek można kupić frytki, pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem, popcorn oraz słodką watę cukrową dla swoich pociech. Aby rozerwać i odpocząć od codzienności, zapraszamy do gry w szachy oraz na skoki w workach, które znajdują się przy placu zabaw. Osoby spragnione letniego grillowania mogą zjeść kiełbaskę oraz inne pyszności z grilla upieczone przy placu zabaw. Na terenie przedszkola można skosztować bohatera dzisiejszego dnia, pieczonego ziemniaka w popisowym wydaniu, które od lat przynosi naszym gościom różnorodnych doznań smakowych. Po naszej lewej stronie znajduje się pchli targ, skomponowane przez naszych uczniów zwierzaki, cudaki oraz mogą Państwo stworzyć swoją własną kompozycję z liści. Po naszej prawej stronie nad naszym bezpieczeństwem będzie czuwać pani pielęgniarka wraz z ochotniczą grupą ratowniczą. Pamiętajcie, że każdy z nas może mieć pomalowaną twarz. Wystarczy tylko podejść do naszych koleżanek, które są naprzeciwko mnie. Oprócz tego każdy może sprawdzić, na jaki dystans rzuca ziemniakiem, czy potrafi grać w golfa oraz ocenić, czy jego sprawność fizyczna jest na dobrym poziomie, ponieważ tylko dziś siłownia jest otwarta dla nas. My dzieci z przedszkola numer 2 serdecznie Państwa witamy. Jak co roku o tej porze znów się wszyscy spotykamy. Wszelkich starań dołożymy, by wesoło dzisiaj było. By się każdy dobrze bawił, by się Państwu nie nudziło. Widać tą radość, która tutaj towarzyszy w całej naszej zabawie, a tak naprawdę impreza, która powstała bardzo spontanicznie, to i pani prezes, dyrektorki przedszkoli, zarówno dwójki, trójki, dyrektorki szkół, tylko przyklasnęliśmy, bawimy się naprawdę świetnie. Cieszę się, że to naprawdę, jeszcze do tego pogoda nam sprzyja. Fajna zabawa, a dzieciaki? Radość. Pieczenie ziemniaka powstało z inicjatywy szkoły, Urzędu Miasta, przedszkola i spółdzielni mieszkaniowej w Świebodzicach. 7 lat temu wpadliśmy na ten pomysł ze względu na fakt, że zastanawialiśmy, jak uczcić zakończenie lata, przywitać jesień, jak podziękować za plony. I tak powstał ziemniak, który jest takim oczywistym płodem naszych ziem. Ziemniak jest tematem przewodnim w naszych tutaj działaniach. Od spożywczych, pierożki z ziemniaczkami, oczywiście ruskie mamy tutaj,
pieczone ziemniaczki, mamy pieczoną kiełbaskę, mamy stempelki ziemniaczane, mamy gry i zabawy związane z ziemniaczkiem, mamy golfa, gdzie zamiast piłeczki jest również właśnie ziemniak. I my się bardzo cieszymy, że możemy wspólnie ze Świebodziczanami powitać jesień. Cieszymy się, że tak licznie przybyli. Natomiast ja w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim za zaangażowanie. Rodzicom, dziadkom, naszym sąsiadom, czyli przedszkolu numer 2, parafii i nauczycielom, którzy bezinteresownie włączyli się w organizację tej imprezy. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie pogratulować tutaj organizatorom tego święta, panu burmistrzowi Bogdanowi Kożuchowiczowi, że po raz siódmy organizują święto pieczonego ziemniaka, a wszystkim uczestnikom życzyć udanej, wesołej zabawy.